Cześć, z tej strony CTSG, witam was w materiale z gry Duke Nukem Forever. Premiera tej gry miała miejsce dosłownie 5 do 10 minut temu. No i odpaliłem ją, tak naprawdę jeszcze nie włączałem gry. Jestem bezpośrednio z wami tak troszkę na żywo z premiery. No i zastanawiam się, czego mam po tej grze się spodziewać. Nigdy nie byłem fanem serii gry Duke Nukem. Byłem za to fanem części zwanej 3D, czyli tej najpopularniejszej, w której za dzieciaka zagrywałem się na komputerze sąsiada, gdyż wtedy jeszcze nie miałem swojego własnego. No i cóż, czego możemy się spodziewać po nowym Duke'u? Na pewno nie możemy oczekiwać rewelacji, ale mam nadzieję, że doszukamy się przynajmniej tego starego, wyrafinowanego humoru, który zawsze dopisywał Duke'owi. No widzę, że nawet poziomy trudności gry są podobne do tych, jakie były wcześniej. Wybierzemy sobie idioma oczywiście. Let's rock. No i pewnie zaczniemy od tego początkowego poziomu, który był dostępny na tych na demówkach, na tych materiałach wideo, które się pojawiły się w pierwszej kolejności, kiedy temat Duke'a wrócił do życia. Those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride. Powiem wam, że intro do gry, które zobaczyłem przy starcie, było niesamowicie żenujące. Także nawet cieszę się, że go nie nagrałem, bo wyglądało jak jakiś materiał w ogóle zrobiony przez fana gry. Beznadziejnie zmontowane. Beznadziejnie zmontowane przejście Duke'a 3D w takich nowych teksturach, wszystkim. This is taking forever. Time to stop pissing around and get this big guy back into action. Zaczyna się bardzo Duke'owo. Oj, obawiam się, że wiem, gdzie jesteśmy. Tak, wszędzie interakcje z obiektami. I obawiam się, że to jest scenka, w której znajdujemy, nie chcę się brzydko wyrażać, stolec, tak? I rzucamy go po ścianach. Nie pamiętam. No, niestety, to jest to, co widzicie. Why am I doing this? What am I, a chimpanzee? No, warto przynajmniej się pobawić dla tekstów Duke'a. Generalnie nie jara mnie to, więc po prostu przejdziemy dalej. Alright, step one, Alpha Team straight up the middle. Blake, flank left. No, już się chłopaki widzę troszkę rozsypali. Step three is, Prophet? Right, you ready? One, two, break! Dobra, chłopaki mają misję. Poszli bić się z potworem. Jasne. Już. O, mamy mazaka. No, co ja mogę zrobić w Duke'u, panowie? Przykro mi bardzo. No nic, na nic ambitniejszego mi nie stać. Przesuń się troszkę. A co robi prawy? Aha. A spacja? A, spacja wyciera. Wytrzemy sobie to. Aha, bo prawy zmienia kolor. Jej. Dobra. Hey, check out the red marker. Robimy sobie screena. Co mi się robiło? Oh man. F11. Is, I mean, I don't understand any of it, but I bet if I did, that guy over there would still have his arm. Dobra, to jest mój plan. I tego się będziemy trzymać. O, tu widzę jakaś gruba najebka była. Dobra, ciśniemy, nie ma czasu. Nie ma co marnować czasu. Hey, get ready! Oh,
grafiki są słabe, sami przyznacie. O kurde. Ja no, nie będę udawał, że nie wiem, o co chodzi, przecież wszyscy widzieliśmy to w materiałach wideo, które były prezentowane już od paru miesięcy. Jakąś giwerę może możemy przejąć? Przecież on coś na pewno trzymał. O! No dobra, będziemy się bić na pięści? Też nie możemy. O! Sprint shift. Devastator. Tak w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, zamiast paska HP mamy pasek Ego. I oto słynna, niesamowicie żenująca walka z bossem, w której nie trzeba zrobić nic. Ale wiem, że jest achievement za strącenie Zeppelinka. Co to zrobimy? A, chyba mi się broń amunicja skończyła. Co mam teraz zrobić? Gdzie? Coś mi ktoś w radiu nadaje, że będę miał zrzut amunicji. Pobiegamy po obrzeżach, może coś znajdziemy. No, gdzie jest amunicja? Ammo dump in progress, Duke. Look for some smoke. O, mamy smoka. Tam musimy biec. Tak, cykloid do... O, trafił mnie. O, znowu. O, cholera. Dobra, mamy amunicję. Oczywiście amunicja stakuje się na 69. Jakby to mogło być inaczej w Duke'u. Dobra, zobaczymy czy coś jeszcze tu zostało. Zostało oczywiście. Życie nam się... Znaczy ego nam się zregenerowało. Wow. Dobra. Kolega chyba nam się troszkę zdenerwował. Ale grubo obrywa. Tu gdzieś są kolejne zapasy amunicji. No i myślę, że szybko padnie. No dobra. Pierwszy boss padł. No i słynna scenka. To, co oglądamy, to jest oczywiście nawiązanie do walki z bossem właśnie z końca Duke Nukem 3D. Tak. It's good. No. To demko już wszyscy dawno widzieliśmy, więc nie ma się co zachwycać, bo nie mam właściwie czym się zachwycać. O. Padł fajny w sumie. Tak, bliźniaczki, bardzo w stylu Duke'a. Was it any good? Yeah, but after 12 fucking years, yeah. It should be. Świetny komentarz. Z tym się zgodzę. Well, next time you want to play again, just let us know. Na pewno się zgłoszę. Look, Duke, they're playing our video. Your hair looked so good that day. I know, right? So did yours. Takie same jak twoje, ej. Tune in tonight.
late at midnight to see my interview with the one, the only Duke Nukem. He'll talk about his new... And there are still no reports of any activity from the alien ships. Uh-huh. In his speech on Thursday, the president said he remains cautious but optimistic regarding the recent alien visitation. He urged all citizens to avoid taking any actions that may seem aggressive, such as discharging firearms or making lewd gestures in the vicinity of the ships. On a related note... Oh, grafika jest beznadziejna. I don't know. It all still sounds pretty scary. I can see the ships from here. I wonder if it's the same aliens you had to fight 12 years ago. No, więc 12 lat. Silly. Why do you think they came back? It's because Duke lives here, hello. No, czyli Duke jest teraz starszy. The president is wrong about them, won't you, Duke? You sure haven't lost your touch. Oh, Duke, be careful out there. We'll see you at the party after the show, okay? Okay. Możesz na to liczyć. See you at the party. No dobra, wstawaj, Duke, idziemy. No niestety, musimy siedzieć. O. No dobra. Dziewczyny, barek. Sporo ten mothership. Da się stuknąć? Nie da się stuknąć. Słabo. Liczyłem na większą interakcję. Dobra. Mówiłem, że mamy nie marnować czasu, tak więc nie będziemy czasu marnować. Ciśniemy gdzieś w miasto, zobaczyć, co nowego ma Duke do zaprezentowania. Faktycznie, takie obrazy były porozkładane na... Jak to się nazywało? East Pact? Ten taki właśnie targi gier, na których po raz pierwszy ujawniono, że Duke na bank wyjdzie. Stary, tu masz tyle pięter w domu. Whatever. Sideways Moonwalk. Spoko. No, loadingi są bardzo długie, prawdę mówiąc, jak na tego typu grę. Damn, it's late. Do środka nocowy. Dobra, właśnie nie ma. Hey, glad to see you, Duke. No siema, kimkolwiek jesteś, panie 42. Hey, what's up? Ej. Rozumiem, że to mój menadżer jakiś. A ty się nie przywitasz? Nie wiem, wyczekiwałem jakiejś zabawnej scenki. Are now reportedly in line at the Duke Burger on the Vegas Strip. No hostility has been observed. Citizens are advised to remain calm, but keep a safe distance from the citizens. We will update you as further information becomes available. This has been a New 17 special report. Why doesn't somebody do something to protect us? Isn't this what we pay the government for? Jasne, oglądajcie ping-ponga, kiedy kosmici was atakują. Hi there. You're even better looking in person. Co ty after the show, I want your autograph somewhere special. Da radę. Excuse me, Duke Nukem? Yeah, my kid's a real big fan. Go on and ask him, Jimmy. Cześć, Harry. Mr. Nukem, will you sign this for me? Sure, kid. But I better not find this on eBay. Znowu, fajne. Yeah, baby. Oh
I want to live to be just like you. Take your pills, vitamins, every day, and you might grow up to be as awesome as me. Wow, thank you, Mr. Newcomb. Not nice, yeah. He's so cool. Yeah, I thought he'd be taller. No i co tu mamy robić? Increase your ego by interacting with special objects. Special objects like what? Looking good, Duke. Nutsy? Kubku się nie da podnieść. Nie wiem o co chodzi, co mamy tu zej... A, no tu może mam zejść. Sorry, Duke. Looks like they're shutting us down for the night. On slow days, all I hear is Johnny, 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 but a couple of those aliens come down and suddenly it's all news, all channels. Half the damned crew is left to see what they're up to at Duke Burger. Gotta wonder if they timed it with you coming on the show and all. Co poradzisz? I gotta find out what the hell is going on around here. No. Observation room. I am the Duke. I am A number one. Come get some. Come get some. Classic. Step right up and get some. Nie no, seriously. To są teksty, dla których ja bym mógł... Dla których ja właśnie w tą grę grałem. Johnny on the show, and there you are wandering through the set. You never stop to wonder if it might be distracting with you walking through. Do you want me to trash your mics? Would you like me to trash your mics? You don't fucking... Oh, thanks, Duke. That guy was a douche. Spoko. Czym się myślę? Duke Nukem, to the rescue. The aliens have returned! Run! No biegnę, biegnę. Shift miał niby sprinta dawać, ale coś chyba nie daje. Exit here. Ej no, czekajcie na mnie chłopaki. Dobra. Fabuła rozwija się dosyć przewidywalnie, chociaż prawdę mówiąc jest to taka fabuła bardziej postalowa niż... niż Duke'owa. Bardziej mi się to właśnie z postalem dwójką kojarzy. No ciekawe coś skłoniło do zejścia na dół. Świńskie mordy. No, piękne tekstury. No dobrze, ale dajcie już mi jakąś giwerę. Tu są jakieś popsute chyba. O, to jest słynne oko. Fajnie. Nie, no tak jak mogliście już zobaczyć, to cała gra będzie się opierać po prostu na... Co ty tam robisz? Ta cała gra będzie się opierać na wspominkach z poprzednich odsłon Duke'a. Hey, get lost, pal. The king needs his throne. No way, man, no way! I'm not leaving until I get my picture on this throne. I've waited years for this. Cześć, tu nie ma nikogo, żeby zrobić to zdjęcie. Hey, could you hit that picture button over there? Picture button. Gdzie jest picture button? A, tu, no spoko. Thanks, man. I can't wait to check my mail. Dobra, mam swój tron. Ale sprytne. The Duke Cave. Trochę jak The Batman's Cave.
Dobra, loading skończony. No i gdybyście mieli jakieś wątpliwości, gram na najwyższych ustawieniach graficznych dostępnych w grze. Tak, te tekstury nie mogą wyglądać lepiej. O, prezydent, powiadasz. Dobra. Siema. A ty nie za biały jesteś przypadkiem? Bym się przywitał przynajmniej. Da, rozpoczęły miasto. That's a challenge. I know this is hard for you, but play it cool for now. As your general and friend, I know I can count on you to follow our commander in chief. Mm-hmm. Jasne, panowie. I've got a bad feeling about this. No, wyjdźmy stąd. O, co się dzieje? No, dzierży broń. Tego się nie da ukryć. Durne zabawy. No czekam tylko, aż dadzą mi w końcu giwerę i zacznę w końcu się... No dobrze, to był kosmita. O, tu mam jakieś gadżety. Czym go będziemy walać? Tym, nie? A, była kurczę opcja egzekucji niestety. Jej nie zauważyłem. Step right up and get some. A, człowiek po mordach widzi. Increase your ego by interacting with special objects. Czyli takimi minigierkami będziemy sobie nabijać ego, czyli powiększać pasek HP tak naprawdę. No, to jest całkiem fajna opcja akurat. No i co, ja tak mam w kółko to robić? Czy to się coś zmieni? Dobra, jeszcze jedno podciągnięcie, jeśli nic się nie stanie, to wychodzimy. Dobra, coś jeszcze? Jeszcze rozejrzymy się tutaj. Use. S. O, fajny gadżet, ej, ale... Nie na to czekaliśmy 12 lat, powiedzmy sobie szczerze. No, coś w tym jest, Duke, wiesz? Balls of Fail. No, koń go. Gdzie ci uciekł?
Puh. Tu nie przyjdziemy. W ogóle jakieś gazy po oczach dają, widzę. Sześć, aby napić się piwa. Więc picie piwa powoduje, że jesteśmy silniejsi, a jednocześnie dostajemy blura. I kurde, wystarczy punktować po głowie, oni zaraz podają. Jednostrzelowcy. Duke Vision. Okej, okay. Od kiedy mamy coś takiego? No, co teraz? Okej, ja bym chciał tam zejść mimo wszystko. A, ten, dobrze. Oh yeah, it's ass kicking time. Czekam, żeby zrobić tą egzekucję, którą przegapiłem już dwa razy z tego, co zauważyłem. Dobra. Tu nie przejdziemy, więc spróbujemy. Możemy w ogóle to złapać. To bez sensu. No, podaję szybko. Pewnie możemy poprzynosić to? Możemy. Jasne. No tu jest, co mnie nie słyszysz. Kolejny, co mnie ogarnia. Aha, pewnie się poruszę teraz, zostaniemy na górę. Aha, w ten sposób. Gdzie my chcemy przeskoczyć? My chcemy przeskoczyć na tamtą stronę, tutaj, wydaje mi się. Więc musimy podnieść sobie coś takiego. No nie, to mi się nie udało. Dobra, udało się przeskoczyć bez jakiegoś głupiego czegoś. Checkpoint saved. O, mogę podnieść laser. Nareszcie. Ej, spoko. Bo podnosimy sobie dziadostwo, które tu leży. Ale co, to już jest jakaś kosmicka technologia, czy o co chodzi? Ty tu jeszcze stoisz w ogóle? Come get some. No masz kolejną. Co się teraz stanie? Dobra, pozbądźmy się tego.
dziwnego czegoś. Dobra, jeszcze jednej... Jeszcze jednej tuby nam brakuje. Prądotwórczej. Poszukajmy jej sobie. Może tu? Skąd ten koleś przyszedł? I'm from Las Vegas, and I say kill them all. Dobra, w ogóle strzał takimi seriami po 3 strzały. Raz. Okej. Tu się nie da wejść. A tu jest... O, będzie zabawa. Fajne. O! Jeszcze co mam zrobić? Sprytne. Dajesz pod górkę. Nie spadli. No kurde, spadli. Jeszcze raz. Ciśniesz. Się nie zdziwię, jak zaczną takie faktycznie sprzedawać. A tak drętwę się mi serii powiem, no szczerze. Jakoś zupełnym przypadkiem tam była akurat taka kratka, nikomu niepotrzebna, w podłodze. Dobra. Widzę, cała gra być oparta na po prostu serii miliardów minigierek. You really know how to turn a girl on. Of course I do. No? To co teraz? Wypuścisz mnie? Oh, it's time to kick some ass. Dobra, może muszę coś tam włożyć na jakimś panelu przed nim albo coś. Sorry. Sterydy w ogóle. Use. O kurde, co to jest? Wow. O, srogie. No, to spiździeli na maksa, kto to robi. Gdzie jeszcze są chłopaki? No, co ty kurde robisz w ogóle? Świnia! No, miło was znowu widzieć. Zobaczmy, co tam nas czeka dalej. Zaraz będziemy kończyć, nie? Nie ma sensu przedłużać materiału. Pick up your laundry. No podnieś to, co ty robisz. O, jest Kivera. Taka nasza prawdziwa. Co to jest? Widzę chłopaki. Chłopaki dobierają się do jakiejś kiwery dużej, więc zaraz będą chcieli coś złego robić.
suck it down. Skąd to napadło do mnie? A, ci latający droni. No mówię, ta gra po prostu czerpie tak dużo ze starych części. Używamy sobie tego, bo tu chłopaki dropują mi cały czas amunicję. Ale tego pistola to chyba niestety jednak ciężko jest się dostać. Zobaczmy, czy coś tu jest ukrytego. Nie, nic nie ma. Dobrze, chodźmy. A, gdzie jeszcze? O kurde. Nie chowaj się przede mną. Dobra, co mamy teraz z tym giwerem zrobić, powiedzcie mi. O, już oczywiście. Co Duke może zrobić z dużą giwerą? Użyć. Jeden, jeden, trzy, osiem? Spodziewałbym się 1337. Mothership Battle. Dobrze, więc jeszcze to rozegramy, a potem kończymy materiał. No cześć. To chcesz mówić? Jeszcze nie mogę. Jeszcze nic się nie dzieje. Ale ten mothership jest taki troszkę duży i raczej go tą giwerką nie zniszczymy. No halo. Może coś się stanie w końcu? Oj, czuję, że to będzie jakiś duży laser, który otworzy się w naszą stronę. Najśmieszniejsze jest to, że im nie zadaje żadnych obrażeń. O, chłopaki przylecieli. Jeśli nie trzeba szybko zająć. No, przegrzałem się cały czas do giwera. Przy okazji dostałem achievementa z zabicie tam 50 gnojów. Ouch. Kurde, duży kup szlatuje. No, wybuchnij. Dobrze. Walka jest żenująco prosta, prawdę mówiąc. A to chyba sami widzicie. Mander się zaraz padnie. Mnie tak naprawdę nic nie zagraża. Właściwie w ogóle zooma mam. Nie wiedziałem. A! Chyba lepiej go jednak nie używać. O! No właśnie. Chyba jednak lepiej go nie używać. I podsumujmy, walka z bossem pierwszego, no właściwie, no pierwszego levelu, powiedzmy, że to co widzieliśmy na samym początku to był prolog. I mamy dwa zagrożenia. Pierwszym zagrożeniem są kolesie z jetpackami, którzy sobie nas strzelają, a my mamy ogromne wielkie działo, które po prostu niszczy ich na miejscu.
a drugim zagrożeniem są nadlatujące statki, które widzimy z daleka. Nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego refleksu, żeby je zniszczyć. To, że ja sobie akurat głupotę zrobiłem i sobie zoomowałem na przeciwnika, to jest zupełnie coś innego. No, jeszcze w ogóle możemy zniszczyć te transportery w taki sposób, żeby w ogóle nam się żadni przeciwnicy nie zespawnowali. Jeśli oczywiście nam się broń nie przegrzeje w tym czasie. No, Mothership po prostu pada jak może. O, przyleciał. Powiedzmy sobie, że w tej walce wystarczy nie przesadzić. Wystarczy nie przesadzić z tym. Z przeciążeniem broni. Jak nam się nie przegrzeje i mamy się czym bronić, no to takiego gościa sobie ściągamy od razu. Tu już mi odciąga, widzę. Zawsze czegoś środkowego, żeby oni się chociaż jeszcze zmieniali, że powiedzmy raz atakuje... O! Leci. Że raz atakuje mnie ten ze środka, a raz z jakiejś innej strony. No to jeszcze rozumiem, to by jeszcze mogło mieć jakiś sens. A tu zawsze kurde środkowy cwaniak się znajdzie. I Mothership chyba niestety będzie z nami teraz próbował skończyć. Więc rozwalmy go, dopóki możemy. Dziękujemy. Rest in pieces. W sumie fajny tekst. Rest in pieces. Oberwaliśmy statkiem, ale to nic, jesteśmy Duke. I pokażę mu fakolca. Taki międzygalaktyczny znak przyjaźni. Dobra, 4 godziny później. Nie będę wam zdradzał, nie będę wam spoilerował zbyt wiele. Nie wiem, czy jest to pierwszy i ostatni materiał z Duke'a. W sumie możecie mi powiedzieć, czy chcecie więcej materiałów tego typu, czy nie. Na pewno przede wszystkim dla mnie teraz priorytetem jest skończenie serii z Wiedźminem 2. Jeśli skończę Wiedźmina, to spoko, możemy wrócić do Duke'a. To zależy tylko i wyłącznie od was. Także dawajcie znać. Napiszcie mi też, co myślicie o w ogóle powrocie księcia. No i to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!